Halo Mateusz. Dobry wieczór. Słuchaj, przed chwilą rozmawialiśmy z Czesławem Michniewiczem i nie wyobrażasz sobie, też ruszył w miasto. Wszedł gdzieś w okolice mostu, zwiedzać mosty w Pradze. A ty widzę, jest już szybciej dotarłeś na miejsce, że tak powiem. Nie, ja trenera Michniewicza przed chwilą tutaj spotkałem, bo powiedział, że obiecał włoskiemu trenerowi, że pokaże mu, gdzie Czesi robią sami piwo i zaprosił go na to piwo. Ja akurat tutaj jestem z Robertem Podolińskim, jesteśmy 100 metrów od hotelu, bo tutaj w Czechach o 22 zamknięta kuchnia, także spieszyliśmy się dosyć mocno. Był problem ze złapaniem taksówki, bo to jednak dzisiaj 15 tysięcy na ten stadion przyszło. No, muszę powiedzieć, że jestem zadowolony z tego, co zobaczyłem, bo szczerze mówiąc uprawialiśmy troszeczkę czarnowisko przed meczem, zdając sobie sprawę, jaki jest potencjał Slawii, jacy piłkarze tutaj grają. Kilku piłkarzy, którzy grało w 1/4 finału Mistrzostw Europy, reprezentanci Słowacji, reprezentanci Senegalu. Natomiast no Legia, mam takie wrażenie, że chyba nie do końca jest przygotowana personalnie. Ja już nawet nie mówię do europejskich pucharów na wyższym poziomie, tylko do sezonu. No wyobraźmy sobie na przykład dzisiaj taki podział obowiązku, bo na razie to jest fajnie, że przekładamy. To jest w imię dobra polskiej piłki i to jest sympatyczne, że inne kluby to rozumieją, że Ekstraklasa idzie na rękę. Natomiast no za chwilę nie będziemy mogli tego przekładać w nieskończoność, tylko trzeba będzie grać jednak rytmem czwartek niedziela czy czwartek poniedziałek. Sam mecz zaskoczył cię, bo nie ma się co czarować. Slawia była lepsza. Ale jednak zdołaliśmy jej napędzić stracha i ta druga połowa już wyglądała znacznie lepiej niż pierwsza. Czy wiesz co, no ja myślę, że ja do końca nie jestem obiektywny. Ja z Czesiem Michniewiczem przegadałem godziny o piłce i wiem, ile ten trener potrafi i uważam, że jest człowiekiem, który ma większy problem z tym czasami, żeby z drużyną teoretycznie słabszą wygrać efektownie 7-0, niż z zespołami, które są zdecydowanie od ciebie lepsze, gdzie trzeba usiąść, myśleć, szukać fortelu, szukać sposobu, znaleźć takie punkty słabsze mimo wszystko u tego mocniejszego rywala, żeby te silne strony zneutralizować, a gdzieś na maksa uwypuklić to, co ma mój zespół. I na dzisiaj w zasadzie nie było innego pomysłu, nie było innej możliwości, żeby Legia strzelała bramki. Ta druga połowa, mam wrażenie, że troszeczkę się pomylił trener gospodarzy, bo jednak od momentu wprowadzenia Kuchty, czyli drugiego napastnika, gdzie Stanciu został cofnięty piętro niżej i grał bliżej koła, a nie bliżej pola karnego, to zagrożenie przestało istnieć. Oczywiście no, reagował też Michniewicz, bo trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś grał gorzej na poziomie europejskich pucharów niż Ross. No, jak ja widzę takiego piłkarza, co ma 30 lat, na którego wydano pieniądze, któremu płaci się pensję, no, określiłem jego postawę po pierwszej połowie nieporozumienia. Ja nie wiem, czy to jest za mocne słowo, czy nie za mocne, czy takiego słowa powinien używać komentator, no, ale no, byłem wściekły, widząc jego grę. Wchodzi Hołownia, wydaje mi się, że zagrał bardzo solidne 45 minut. Ten Josue, muszę powiedzieć, że mnie trochę denerwuje, bo ja w nim widzę no, takie czasami niepozytywne zachowania. On czasami gdzieś tą swoją energię, moim zdaniem, wpuszcza w nie te kanały na boisku. Ale mimo wszystko na pewno w tym tłoku w środku pola czuje się lepiej niż Rafa Lopez, który piłkę seryjnie gubi i naraża swój zespół na niebezpieczeństwo. No. Rosołek przed za Skibickiego. Zobaczcie, o czym my dzisiaj rozmawiamy. No, my mówiliśmy o tym, że w Legii kilka miesięcy temu jest Wszołek, jest Weszowicz i jest Juranowicz. Dzisiaj nie ma żadnego z tych piłkarzy, bo skoro Juranowicz się żegna i jutro odlatuje na testy medyczne, żeby podpisać 4-letni kontrakt, no to nie jest to dobra informacja. Jeszcze jedna rzecz mnie bardzo boli. Oczywiście Slavia sobie to wypracowała, bo Slavia potrafiła grać w ostatnich 3 sezonach 2 razy na poziomie 1/4 finału Ligi Europy. Potrafiła grać w Lidze Mistrzów, a mimo wszystko przez ostatnie 4 lata, oprócz tego, że była gotowa, żeby grać na wyższym poziomie w europejskich pucharach, sprzedała piłkarzy za 60 milionów euro. Ona powinna być dla nas drogowskazem, bo to jest podobna część klimatyczna, podobna, powiedziałbym, że no podobne zasoby finansowe, bo tak nie wierzmy w te wielkie miliony Chińczyków. Rozmawiałem z kilkoma dziennikarzami czeskimi. Oczywiście pewnie taki Stanciu zarabia dużo więcej niż najlepiej zarabiający piłkarz Legii. Ale to też ja bym wolał, żeby 3 gwiazdy zarabiały w Legii super, a reszta, żeby się cieszyła, że dzięki tym gwiazdom ma pracę i
i może grać w piłkę na fajnym stadionie dla fajnej publiczności. I po prostu my się nie szanujemy. No bo jeśli ja 3 tygodnie temu słyszę, że Juranowicz ma kosztować 7-8 milionów, gra w 2 meczach na Mistrzostwach Europy i my dzisiaj piłkarza się godzimy oddawać między meczami za 3 miliony? Między meczami? Przecież to okno się jeszcze nie zamyka. Można było spokojnie postawić na swoim trochę bardziej twardo i porozmawiać o meczu rewanżowym. Jeśli chodzi o te kwoty transferowe, to przecież jest znana od lat historia o karbowniku. Mówił Dariusz Miodowski, że poniżej 10 milionów go nie sprzeda. Sprzedał go za 4,5. Więc no, tak to niestety już jest. Przychodzi Celtic, mówię, panowie, 6 milionów euro i ewentualnie siadamy do finalizacji transakcji po 4. rundzie kwalifikacyjnej. Chcecie zapłacić 3, szukajcie gdzie indziej. No, jeśli my nie dojdziemy do tego miejsca, bo rozmawiałem też dzisiaj tutaj z ludźmi w Pradze, tak funkcjonuje Slavia. Tutaj dzisiaj nawet nie przyjedzie żaden klub, scout, dyrektor sportowy, żeby proponować 3 miliony, bo tutaj po prostu zostałby wyśmiany. No bo jeśli grają ci chłopcy na Mistrzostwach Europy, jeśli, nie wiem, Coufal i Souček poszli do West Hamu i robią temu klubowi super reklamę, no nie możesz dzisiaj reprezentanta Chorwacji, który dopiero za 2 lata wejdzie w najlepszy wiek dla piłkarza, oddać za 3 miliony euro. Mhm. To są dwa wyjścia. Albo nie pasuje kompletnie do koncepcji trenera, albo po prostu no, jest pusto. Mateusz, jeszcze ostatnie pytanie, bo wczoraj nie mieliśmy z tobą, znaczy nie było cię w kanale sportowym przed kamerą. Chciałem cię zapytać o wybory polskiego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Nowy prezes Cezary Kulesza. Zapytałem się na temat Czarka w Mocy Futbolu w poniedziałek. Ja myślę, że wiesz, bardzo, bardzo często te publikacje, które się... Oj. Cezary Kulesza wyłączył tym razem. Cezary Kulesza jest niemożliwy. Jak kiedyś miałem hate park z Igorem Lewczukiem, który powiedział parę rzeczy o Cezarym Kuleszy, to hate park zniknął. Ja już zaczynam wierzyć, usunięty został przez YouTube'a. Zaczynam wierzyć w jakieś szalone historie. Cezary Kulesza wie wszystko. Zaraz jeszcze chyba z Mateuszem się raz połączymy, żeby dokończył swoją myśl. Tutaj widzę na czacie pretensje, że więcej o Legii, za mało Rakowie. O Rakowie też przecież dużo mówiliśmy. Natomiast no, nie ma się co czarować. Raków nie grał z takim klubem jak Slavia i nie jest też klubem tak popularnym jak Legia Warszawa. Poza tym też to trochę nasza wina, bo oglądaliśmy cały mecz tak. Legii, a pół Rakowa. Mateusz, jesteśmy z powrotem. Pan Cezary wyjął wtyczkę, ale my ją wsadziliśmy z powrotem. Nie, no powiem krótko, że mówię, że jest gdzieś zawsze taki nacisk, powiedziałbym, na to, żeby było efekciarstwo, żeby było o Wódeczce, żeby było o Podlasiu, żeby było o Żubrach. Natomiast ja akurat z Czarkiem znam się wiele lat i myślę, że to jest facet, który w różnych dziedzinach biznesu udowodnił, że potrafi sobie radzić skutecznie. Zbudował biznes Disco Polo, zbudował biznes estradowy. Radzi sobie bardzo dobrze na rynku nieruchomości. Mimo wszystko no, przez lata budował wspólnie ze wspólnikami Jagiellonię Białystok, więc myślę, że on akurat... budowanie biznesu na pewnych płaszczyznach ma bardzo duże i robił to skutecznie. Znokautował swojego kontrkandydata w wyborach. Dzisiaj jest kwestia taka, powiedziałbym, bardziej właśnie PR-owska, żeby złapał troszeczkę ogłady, żeby miał dobrego stylistę, dobre garnitury, koszule. No dajmy mu pół roku popracować. Wydaje mi się, że pierwsza od razu bardzo odważna decyzja dotycząca wiceprezesa do spraw szkolenia. I teraz jestem ciekawy, jak będzie za chwilę wyglądała szkoła trenerów, bo z tego, co słyszę, to tam zanosi się na duże zmiany. Już wiadomo, że budować tego piłkarskiego biznesu nie będzie mu pomagał Maciej Sawicki, o czym się rozmawiało w ostatnich dniach, że miałby zostać w PZPN. Już wiadomo, że nie zostanie, gdyż zrezygnował z tej propozycji, dostał propozycję pozostania sekretarzem generalnym, ale uznał, że to nie jest jego rozdanie po prostu. Rozumiem Maćka, szanuję, że kieruje się zasadami lojalności. Nie wyobrażę sobie innego szefa niż Zbyszek, ewentualnie ktoś, kto jest blisko Zbyszkowi. Osobiście mogę powiedzieć, po tych wielu latach doświadczeń z Maćkiem, że ja
ja bardzo żałuję, bo wiem, że to był człowiek właściwy na właściwym miejscu, który robił bardzo dużo dobrego dla tej instytucji, był profesjonalistą w każdym celu, znajdował pieniądze, dbał o organizację, także ja mogę Maćku po tych wielu latach współpracy i obserwując głównie jego pracę dla związku, a także jak się rozwijała jego pozycja w tej dyplomacji międzynarodowej, bo jednak on jest tam szanowany, poznał wielu ludzi i myślę, że tam sobie też spokojnie może znaleźć pracę. Także ja mogę się o Maćku wypowiadać tylko w samych superlatywach. Mateusz, dziękuję. Słuchaj, to jest mój sąsiad, szaleje, Tomek Zawiślak, wiesz. Tomek Zawiślak jest, Tomek Zawiślak jest tak jak Robert Lewandowski, w gazie, cały czas w gazie. No ja słyszałem, że się jakaś impreza szykuje 29 chyba sierpnia w Warszawie, prawda, na której Tomek będzie, że tak powiem, i nie tylko Tomek. Tak, Robert Podoliński go musi przytrzymywać, bo Tomek cały czas dzisiaj jest attacking midfielder. Dziękujemy bardzo, bawcie się dobrze. Nie musimy tego życzyć, bo to jest oczywiste. Do zobaczenia. Nie, ja spać, inne sprawy na głowie. Dziękuję. No to miłych snów. My też idziemy spać.